Cześć, dzisiaj Wam przedstawię nowy kalkulator. Będzie to kalkulator firmy Terbelk. Jest to kalkulator bardziej rozbudowany i bogatszy o wiele więcej funkcji niż przedstawiany Wam wcześniej kalkulator firmy Asus. Przejdźmy teraz do strony Termatelk, do samego kalkulatora. Na początku widzimy tutaj dwie uwagi napisane w języku angielskim, ale spróbuję je przetłumaczyć. Pierwsza uwaga jest taka, że kalkulator ten oblicza nam stałą moc zasilacza. Jest to moc, która ma być stale dostępna na wyjściu zasilacza, lecz nie uwzględnia on lecz nie uwzględnia ten kalkulator obciążenia chwilowego, czyli takich pików uderzeń mocy, które na przykład mogą być wywołane przez pracującą kartę graficzną. Dlatego też, jak zwraca uwagę firma Thermaltake, należy sprawdzić obciążenie linii 12-woltowej, ponieważ z linii tej zasilana jest karta graficzna. I w przypadku, kiedy zbudujemy komputer wysokiej klasy, czyli to będzie na przykład klasy, jeżeli na przykład będzie to komputer do gier, obciążenie, zdolność wyprowadzenia mocy przez zasilacz z tej linii zadecyduje po prostu o pracy całego zestawu komputerowego. Dlatego należy sprawdzić, jak jest obciążenie prądowe zasilacza na linii 12 V. W kolejnych wierszach tego kalkulatora mamy wiersz, w którym obliczana jest zalecana wymagana moc zasilacza. W tej chwili mamy to 34 W. Te 34 W bierze się stąd, jak przejdziemy na niżej strony, bierze się stąd, że kalkulator ten już oblicza moc pobieraną przez klawiaturę oraz mysz, czyli on dodaje tą moc już w sposób automatyczny. Na samym dole kalkulatora znajduje się również uwagi. Są to odnośniki do naszych wyborów, jakie dokonujemy wyżej, i będę te odnośniki tłumaczył przy każdej wybieranej przez nas pozycji w tym kalkulatorze. Pierwsze ustawienie dotyczy ilości procesorów CPU. Mamy tutaj uwagę, że procesor wielorodzeniowy należy traktować jako jeden procesor i o ilości procesorów decyduje ilości gniazd. W przypadku typowym zastosowaniu, takim domowym, oczywiście mamy jeden procesor. Następna uwaga, że to jest ta uwaga, która wcześniej wspomniałem, że jeżeli mamy więcej niż 2-4 gniazda, to traktujemy ten system jako wielorodzeniowy. W przypadku jednego gniazda traktujemy ten system jako jedno z jednym procesorem CPU. W zakładce dotyczącej ilości procesorów fizycznych, procesorów typu CPU, mamy do wyboru 1, 2, 4 procesory TPU. Następna zakładka to jest zakładka dotycząca płyty głównej, gdzie dokonujemy wyboru rodzaju płyty głównej. Może być to typowa płyta główna, może być to jakaś płyta szczególnego, innego przeznaczenia, na przykład płyta do serwerów lub płyta do użytku domowego, ale na przykład będzie to typ płyta, na przykład jakaś gamingowa, czyli będzie to płyta, w którym będziemy mieli do czynienia z wyższym poborem energii. Sprawdzimy, jak się zmieni teraz pobór mocy, a widzimy, że przy wyborze płyty lepszego typu moc wzrosła prawie o 100 W.
Następna zakładka to jest dotycząca, wybieramy producenta jednostki CPU. A wróćmy jeszcze może, weźmy regularną płytę, sprawdźmy jak się zmieniła moc. Moc się zmniejszyła prawie o 18 W, o 18 W. Czyli jest taka różnica między typową płytą główną, a płytą taką po prostu lepszą. Wróćmy teraz do wyboru jednostki CPU, wybieramy firmy AMD, szukamy jakiegoś gniazda AM3, no i oczywiście procesora do tego gniazda. Tak jak poprzednio w kalkulatorze firmy Asus, wybiorę tutaj Phenoma sześciordzeniowego. Sprawdzam jak się zmieniła moc. Ten kalkulator nie zmienia to w sposób automatyczny, tylko za każdym razem trzeba nacisnąć klawisz przeliczenia mocy tego naszego zestawu komputerowego. Następnie mamy jednostkę, parametr nazywany CPU TPD, jest to TDP, jest to moc obliczeniowa cieplna. Jest to parametr wykorzystywany przez producentów płyt głównych do opracowania i zastosowania odpowiedniego systemu chłodzenia. Mamy tam napisane 85%, jest to wartość rekomendowana i nie należy tą wartość zmieniać. Kolejny parametr. To jest parametr dotyczący overclockingu procesora CPU, lecz tym parametrem zajmiemy się już na samym końcu, jeżeli dokonamy głównych ustawień do naszego kalkulatora. Zajmiemy się teraz pamięciami DDR. Mamy tu cały zestaw pamięci DDR, DDR2, DDR3. My weźmiemy pamięci DDR3. 4 sztuki. Tu wybieramy ilość tych pamięci. Następnie przechodzimy do wyboru producenta procesora graficznego. Weźmiemy firmę AMD i dokonamy wyboru odpowiedniego procesora firmy AMD. Tak jak w przypadku kalkulatora firmy Asus, szukamy procesora z karty graficznej HD 7970. Dokonujemy przeliczenia na kalkulatorze. Mamy teraz 209, 372. Prawie o 170 W wzrósł nam pobór mocy. Przechodzimy niżej. Możemy tutaj dokonać większej ilości wyboru kart. Gdyby karty te pracowały w trybie Crossfire w przypadku kart AMD, a w przypadku NVIDIA w trybie SLI. Możemy również, tutaj mamy jednostkę do obliczeń fizycznych, to jest w przypadku, której producentem jest firma NVIDIA. Dobrze, a teraz przejdźmy już do samych dysków twardych. Widzimy tutaj całe bogactwo wyboru dysków na porty SATA, IDE, różne prędkości obrotowe. Dokonujemy odpowiednich wyborów. Mamy też dyski SSD. Dokonujemy wyboru jednego dysku. Przeliczamy, żeby sobie kontrolować moc. Moc wzrosła do 393 W. Wracamy jeszcze raz do wyboru dysków. Wybraliśmy dwa napędy SATA, teraz wybieramy jakieś napędy jeszcze optyczne. Jeden dysk optyczny, napęd optyczny. I przeliczamy moc 393, 419. Następnie mamy urządzenia podłączone do portów PCI. Wybieramy powiedzmy kartę, mamy podłączoną kartę dźwiękową, Sound Blaster. Następnie mamy jakieś dodatkowe karty, jeszcze możemy dokonać to zwiększyć.
Następnie, jeżeli mamy jakieś urządzenia włączone na porty PCI Express, czyli mamy tutaj rozróżnione karty PCI Express 1 z prędkości 1, 4, 8, 16, a więc całe bogactwo wyborów.